Witam w kolejnym odcinku ćwiczeń umysłowych dla dwustulatków, czyli ludzi, którzy mają tyle lat, że ludzie tak długo już nie żyją i w związku z tym ciągle muszą ćwiczyć swój umysł i przypominać sobie rzeczy najdawniejsze, do których należy przede wszystkim niestety taki etap, taka część ludzkości, która zaznała w młodości nauk matematyki. Bo jak gdyby część ludzi nie uczyła się nigdy matematyki. Część ludzi nawet nigdy się nie uczyła pisania liter ani znaków, ani po prostu była analfabetami, tak zwanymi autentycznymi, pierwotnymi analfabetami. I nie uczyła się po prostu. No i to nie będzie filmik dla nich. Natomiast mam poczucie, że mój filmik może się przydać. Przydać się może tym, którzy robią to co ja, a ja robię następującą rzecz. Staram się przypominać sobie nauki matematyki ze szkoły podstawowej i ćwiczyć liczenie w umyśle, w swoim mózgu, po to, żeby przyspieszyć krążenie krwi, przyspieszyć przetwarzanie cukru w mózgu, który jest niezbędny do myślenia. I w związku z tym potem mieć co posłuchać, coś wesołego i może nawet pomyśleć o czymś, o jakiejś kontynuacji czegokolwiek, dnia za dniem. Dzień za dniem, godzina za godziną. Leżakowanie, wstawanie, przepraszam, jedzenie, wydalanie, oddychanie przez cały czas i znowu to samo. Rundka się powtarza, natomiast myślenie nie zatrzymuje się i w związku z tym myśleć można zawsze. Można spać, ale jak nie można spać, to można myśleć, można chcieć usnąć albo chcieć się obudzić. I w związku z tym, kiedy jestem już obudzony i mogę liczyć, to zaczynam liczyć. I tak ostatnio opracowałem sobie taką ciekawą metodę liczenia mnożenia dwucyfrowych liczb. Liczb dwucyfrowych. Tak to trzeba chyba nazwać. Metoda mnożenia liczb dwucyfrowych. No, może i trzycyfrowych, ale inna niż taka normalna szkolna uczona za młodu pozycyjnego liczenia, czyli trzeba mnożyć znaki od prawej do lewej. Natomiast ja w umyśle, jak liczę, to liczę od liczb od lewej do prawej. Czyli zaczynając od setek, dziesiątek, a kończąc na jednostkach. Dlatego, że jeżeli mnożę takie dwie trzycyfrowe liczby, to jak gdyby przede wszystkim chcę wiedzieć mniej więcej, w jaki zakres trafię. Jaka będzie maksymalna wartość możliwa. Na przykład, jeżeli to jest 111 razy 111, to wtedy przede wszystkim 100 razy 100 to jest 1000, więc już wiem, że co najmniej powyżej 1000. A jeżeli to jest 10 razy 10, no to wiadomo, że jest to 100. Co najmniej 100, ponieważ jeszcze doda się do tego jednostki. Więc jeżeli to jest 10 razy 10 to jest 100, to jest 1100. I jeszcze oczywiście jednostki. A jeżeli teraz mamy jeszcze pomnożenie jednostek, no to jeżeli jest 1 razy 111, to jest 111, więc w związku z tym cały wynik będzie 1211. I to do sprawdzenia, jak zwykle, ponieważ wszystkie moje filmiki trzeba sprawdzić, przeliczyć własnoręcznie, samemu, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, czyli kalkulatorów, komputerów i mózgu i pamięci, i kartki, i długopisu. W każdym razie wszystkie trzeba sprawdzić i wyliczyć, czy naprawdę to, co mówię, to jest prawda, czy też zupełnie inaczej.
a potem trzeba będzie kogoś zapytać, czy to jest prawidłowa metoda liczenia, czy też w ogóle nie należy na nic liczyć, tylko na samego siebie. A jeżeli liczyć na samego siebie, to jest zawsze pewien koniec. Koniec jest zawsze pewien, ponieważ kiedyś nie będzie można liczyć na siebie. I wtedy trzeba liczyć na drugą osobę, która będzie pomocna, jeżeli zechce. No bo na przykład w takim Nowym Jorku, jak można zobaczyć na przykład na filmie Nocny Kowbój z 1969 roku, czyli miałem wtedy 6 lat, to ludzie tam umierają na ulicy i wszyscy obok nich przechodzą i nawet nikt nie interesuje się człowiekiem leżącym na ulicy, który, że tak powiem, nie wiem jak to będzie po polsku, wyziewa ducha, który kona, że tak powiem, z jakichkolwiek powodów, czy pachnie alkoholem, czy ma wylew, czy ma zawał, to jak gdyby jak leży na ulicy, no to jego sprawa, to jest jak gdyby nie zabezpieczył sobie odpowiednich warunków życia, żeby następny dzień, czy następną godzinę przeżyć, czy następną minutę. Bo tak naprawdę to ile przeżyje? 3 minuty. 3 minuty bez oddechu, leżąc na chodniku, nikt mu nie pomoże i w tym momencie po 3 minutach jest już bye bye z tamtej strony, czy powiedzmy w następnym wymiarze. Bo tak sobie myślałem, jak pomyślałem o tym, jak się stwarzał świat, że najpierw była przestrzeń, potem było światło, potem była materia, potem były planety, nie, znaczy nie, planety i gwiazdy to jak gdyby razem. Czyli Ziemia, to bym powiedział, grawitacja. Grawitacja była potem. No to tak jakby świat się pojawił tak, jakby chlapnąć z pędzla farbą na ścianę. Co nagle we wszystkich momentach pojawiły się gwiazdy. Tak jak to się odbywa wtedy, kiedy się chlapnie pędzlem się chlapnie na ścianę. Nagle się pojawiają wszędzie. Oczywiście jakąś tam kolejność mają pewnie, wynikającą z tego, jak szybko leciały kropelki prostopadle do ściany, czy pod kątem do ściany. Czy inaczej się rozkładały te prędkości, natomiast pojawiały się no nieidealnie jednocześnie, natomiast pojawiły się ze względu na z punktu widzenia płaszczaków tak zwanych, czyli istot, które żyją na płaszczyźnie ściany, no to one się pojawiły wszędzie naraz. Tak jak światło, szybkość lecenia światła jest analogiczna do składowej, poziomej lecenia tych kropelek, które padają na ścianę z pędzla. Strzepnięte z pędzla. I to już jest sporo. I to już tyle się nagadałem, że już dziękuję bardzo, że już chciałbym odpocząć. Dziękuję.